dobry, a więc witam Was w pierwszym takim odcinku, w którym będę odpowiadał na pytania w serii Q&A, czyli Wy zadajecie pytania, a ja nagrywam odpowiedź. A więc co, nie przedłużając, bo film nie może być długi, jedziemy z tematem. A więc pytanie, właściwie powinienem sobie to pisać na kartce, żeby czytać to pytanie, bo z głowy mogę trochę zapomnieć. Ale pytanie dotyczyło, gdzie wcześniej pracowałeś, zanim zrobiłeś prawo jazdy C i D? I czy współpracownicy wiedzieli o tym, że zamierzasz robić zawodowe prawo jazdy? I to są dwa pytania od jednego widza, także odpowiem w jednym filmie na te dwa pytania. Gdzie wcześniej pracowałem, zanim zacząłem robić prawo jazdy C i D? Słuchajcie, trzeba by było się cofnąć do momentu, w którym jeszcze chodziłem do szkoły, bo u mnie zrobienie prawa jazdy kategorii B wiązało się z tym, że musiałem sam zebrać na to pieniądze. A więc zanim poszedłem na kategorię B, po prostu musiałem je jakoś zrobić. Najprostszą taką formą zarabiania pieniędzy wtedy była praca na budowie. Więc poszedłem pracować na budowie, tam popracowałem z 3 miesiące, zarobiłem trochę pieniędzy, jeszcze trochę było z 18, także wtedy jeszcze miałem 18, no i tak jakoś się ułożyło, że starczyło pieniędzy na kurs prawa jazdy B. Potem obiecałem sobie, tu był ważny moment, w wieku 18 lat, jak zdałem prawo jazdy, to był 2015 rok, obiecałem sobie, że już nigdy nie będę pracował fizycznie, po prostu będę pracował jako kierowca, tak? Plany na ciężarówkę już były wstępnie, już były, po prostu były gdzieś tam, ale to było tylko takie gadanie, tak? Nie było takiego realnego wierzenia w to, że o, ja mogę zrobić prawo jazdy, no ale plany to plany, no przecież marzenia można zawsze mieć. No i pomyślałem, że będę pracował na samochodzie, tak? Na kategorii B. I słuchajcie, postanowiłem poszukać pracy. Były dwie opcje do wyboru. Była kurierka i była pizzeria. Także wybrałem opcję numer 2, czyli w pizzerii, ponieważ o kurierce słyszałem bardzo dużo złych opinii i wolałem tam nie iść, bo uważałem, że tam jest za trudno. Także postanowiłem pracować w pizzerii. I to była moja praca praktycznie w dwóch pizzeriach. Pracowałem w jednej jeszcze mając kategorię B, a w drugiej między kategorią C a C+, także taki przerywnik. Ale to tam ta druga praca była bardzo bardziej dorywcza, taka, żeby coś robić pomiędzy tymi prawojazdami, tak? Ale głównym moim zajęciem przed C i D była praca w pizzerii. Trochę wkurzało mnie to, że trzeba łazić po tych piętrach, bo czasami mi się zdarzało, że trzeba było łazić na czwarte piętro i trochę mnie to wkurzało, ta specyfikacja w ogóle tej pracy. I dlatego postanowiłem, w ogóle decyzja o zrobieniu prawa jazdy na ciężarówkę była dosyć spontaniczna, bo oprócz tych moich planów, mówienia o tym, teoretycznego oczywiście mówienia, przyszedł taki dzień, że podjąłem po prostu decyzję, że robię i tyle. I zwolniłem się z pracy w pizzerii i zacząłem robić prawo jazdy. I tak to, jeszcze dodając do tej odpowiedzi, tak to się zaczęło. I czy współpracownicy wiedzieli, że zamierzam robić zawodowe prawo jazdy? Swego tego czasu akurat ja dużo o tym mówiłem. Ja lubiłem się chwalić, tak? Ja lubiłem się chwalić, mówiłem, że zamierzam robić prawo jazdy i większość osób myślało, że to jest tylko teoria, tak? Że teoretycznie, no ale mówiłem o tym wprost pracodawcy, tak? Że w przyszłości tam zamierzam robić prawo jazdy, zbieram na to pieniążki i mój pracodawca, nie wiem czy wierzył w to, czy jak to tam u niego wyglądało, ale ja sam w sumie nie wierzyłem. Po prostu jak podjąłem decyzję, to potem się okazało, że jednak idę na to prawo jazdy. W tej drugiej pizzerii, w której pracowałem, to tam już było trochę inaczej, bo ja już byłem w trakcie robienia na solówkę, na ciężarówkę i to był taki okres przejściowy między C a C+E, więc tam już wprost mówiłem, że chcę tylko pracę dorywczą i potem chcę robić ciężarówkę, czyli iść dalej. Także współpracownicy wiedzieli, jaki to miało wpływ na to, jak mnie postrzegali. Tego nie wiem, ale mówiłem otwarcie. Lepiej mówić otwarcie, wydaje mi się, że tak powinno być. Chociaż pracodawcy, jak powiesz otwarcie, że chcesz potem się zwolnić, to wiecie jak to jest. Pracodawca chce was na dłużej, także mówienie o tym głośno i bardzo głośno
czasami może wydać się zgubne, ale u mnie akurat nie miałem z tym problemu i pracodawcy jakoś tak nie zwracali na to uwagi. Może przez to, że może się tak wahałem, czy zrobię, czy nie zrobię, no ale w końcu przyszedł dzień, że zdecydowałem, podjąłem decyzję, że robię prawo jazdy, no i tak to było.